Na te pytania odpowiedzą. Oczywiście pytania związane z żołnierską służbą. Czy ktoś z Was myślał już o tym, żeby gdzieś tam może kiedyś zostać żołnierzem? O, nie zapominajcie o tym, że jesteście kobietami. Czyli w wojsku są rozkazy, wydajemy rozkazy, wykonujemy rozkazy, zależnie od tego, czy jesteśmy podwładnym, czy przełożonym. A po godzinach pracy zostajemy dalej kobietami i jesteśmy dziewczynami. To jest bardzo ważne. To co? Może zacznijmy prezentację. Aha, a na koniec jeszcze chcę powiedzieć, że zrobimy taki mały konkurs, także proponuję słuchać. Do konkursu będziemy oczywiście wybierali osoby. To będą pytania związane czy to z prezentacją moją, czy to z prezentacją żołnierzy. Myślę, że dobrze widać. I zaczynamy. Całobieżna chałubica Goździk trafia do celu do 15 km. To trafianie do celu nazywamy donośnością. Szybkostrzelność praktyczna, czyli możliwość szybkiego strzelania do 6 strzałów na minutę. Załoga 4 żołnierzy, którzy tutaj przez ten głaz, który widzicie, dostają się do środka pojazdu. Jest to osadzenie typowego wyposażenia artyleryjskiego na podwoziu najczęściej gąsienicowym bądź podwoziu kołowym. Ostrzał najczęściej naprowadzany jest przez żołnierzy, którzy podają namiary wroga drogą radiową albo też przez bezzałogowce coraz częściej używane. Arma to chałubica Krab. Troszeczkę nowsze uzbrojenie, już zdecydowanie nowsze, donośność do 40 km, tamta przypomnę miała tylko 15 km trafność do celu. Załoga również czteroosobowa oddaje do 6 strzałów na minutę. I armatochałubica Dana. Tutaj podczas działań być może na misji w Afganistanie, ponieważ tam z tyłu widzimy specjalne umocnienia. Donośność do 20 km, oddaje 2 do 4 strzałów na minutę, w zależności od tego, jaki posiada system załadunkowy. Tutaj widzimy system automatyczny, więc będą wówczas 4 pociski na minutę. Wyrzutnia rakiet WF-40 Langusta, donośność, czyli trafność do celu do 40 km, strzela z salwą 40 rakiet w ciągu 20 sekund. Coraz częściej tą salwę właśnie wykonuje się poprzedzona jest ona namiarami prowadzonymi przez samoloty również bezzałogowce. Poczwórnie sprzężone samobieżne działo przeciwlotnicze ZSU Szyłka. Donośność do 2,5 km przeciwlotnicze, czyli strzela do czego? Do samolotu. Tak jest. Oddaje do 400 strzałów na minutę. Podczas szkolenia żołnierze ćwiczą strzelając albo do takiego rękawa. Proponuję te zabawki rozdawać za chwilę. Jak będziemy zadawać pytania, to będą odpowiedzi. O, za odpowiedzi będą nagrody. Teraz nie robimy zamieszania. Czołgi. Jaki to może być czołg? Ktoś zna jakieś czołgi? Tak jest. Rudego znacie. Bardzo dobrze. On bardzo fajny był film i ciągle ja go bardzo lubię oglądać, tak? Mieliśmy tam bohaterskim bardzo żołnierzy i jednego psa. A to jest czołg Leopard. Takie czołgi dostaliśmy w 2002 roku od strony niemieckiej. Załoga jest czteroosobowa. Ja miałam okazję... Kto miał okazję siedzieć w takim czołgu? Albo w ogóle w czołgu? Kolega miał okazję zwiedzać czołg. Więc potwierdzi na pewno moje zdanie, że w czołgu jest bardzo mało miejsca. Nawet jest mniej, tylko 3 osoby się mieszka. No, 4 muszą być. Muszą być 4, ale słuchajcie, najmniej miejsca jest tak naprawdę dla kierowcy. Kiedy siadłam na stanowisko kierowcy i przykryto mnie klapą, to prawie uderzałam głową o tą klapę. A były dowódca generalny, szef sztabu, przepraszam, nie dowódca generalny, wtedy jeszcze nie było. Były szef sztabu, nasz pan generał czterogwiazdkowy, jejku cieniu. Był to człowiek, jest dalej, który liczy sobie tak
około 2 metrów wysokości, nie wiem nawet czy nie więcej. I słuchajcie, zaczynał jako kierowca czołgu i został 4-gwiazdkowym generałem. Warto zapamiętać. Tutaj pokazane jest, jak czołg pokonuje przeszkodę wodną. Kiedy ma założony taki specjalny komin, to pokonuje przeszkody, może pokonywać przeszkody nawet do 4 metrów. Czy ktoś się domyśla, co to może być? Proszę. Tak jest. Nie tworzy, tylko to jest właśnie most czołgowy. Po rozłożeniu wygląda w ten sposób. Tym mostem możemy przekraczać przeszkody do 20 metrów. Ważnym elementem jest żołnierz, który naprowadza pojazd na ten właśnie most, ponieważ szerokość koleiny to jest tylko 1 metr, a kierowca nie widzi tej koleiny, ponieważ jest wysoko w górze i musi tak naprawdę zdać się na żołnierza naprowadzającego. Jak jest samolotu? Bardzo dobrze. I temu chłopczykowi proszę tam dać tutaj w tej czerwono-granatowym dresiku. Proszę bardzo. F-16, oczywiście, że tak. Samolot wielozadaniowy, słuchajcie. Czyli tak naprawdę wykonuje zadania zarówno myśliwskie, jak i działania myśliwskie, jak i bombowe. Może właśnie niszczyć wrogie samoloty, niszczyć wrogie zabudowania. Może też prowadzić działania rozpoznawcze. Ciekawostką jest to, że może trafiać do 6 celów jednocześnie i te cele są oddalone do 60 km od niego. Może być uzbrojony w specjalne uzbrojenie, które za chwilę wam pokażę. Tutaj widzicie pilota samolotu F-16, który ma specjalny kask, ma specjalny kombinezon na sobie. Ten kombinezon zapobiega utracie przytomności takiego pilota. Pilot w trakcie lotu wykonuje bardzo szybkie zwroty. Powiem tak, że kiedyś miałam okazję lecieć samolotem treningowym. I kiedy ten samolot leciał pionowo do góry, a potem nagle spadaliśmy pionowo w dół, to była taka króciutka chwila, kiedy miałam wrażenie, że stracę przytomność. Pilot F-16 cały czas jest narażony właśnie na takie zjawisko i dlatego musi być specjalnie ubrany. Ten hełm, który ma założony, ma wyświetlacz tutaj przed oczami, na którym to wyświetlaczu wyświetlają mu się wszystkie zegary, wyświetla mu się całe uzbrojenie, które ma podpięte pod skrzydła samolotu. A to co to za samolot? Towarowiec, czyli transportowy samolot, tak? Bardzo dobrze. A jak on się może nazywać? Bo też ma swoją nazwę. Prawie jak tytan. Herkules. Nazywa się Herkules. Słuchajcie, on może zabrać ze sobą 40 ton ładunku. Na jego pokład Rosomak, którego widzieliście, ten żółty samochód, może wjechać. Może też zabrać na pokład na przykład 92 żołnierzy. W środku naprawdę robi wrażenie. Jest to potężny samolot. Jest to samolot, który może lądować na nieutwardzonych pasach startowych i przez to pełni bardzo ważną funkcję. Jak wiecie, żołnierze często muszą właśnie w takich prowizorycznych warunkach pełnić swoją służbę, jeżeli jest to okres działań wojennych. Tak naprawdę, kiedy startuje, to waży razem z towarem 70 ton. Dlatego nazywany jest często taką kaczuchą, ale tak naprawdę w powietrzu jest to bardzo zwinny samolot. To również samolot transportowy KZ-295. Ten już zawiera 9 ton ładunku, jest trochę lżejszym samolotem, ale podstawowa jego funkcja to oczywiście funkcja ćwiczebna. Tutaj widzicie spadochroniarzy, którzy ćwiczą, tak jest. Samolot ten wykorzystywany jest również jako samolot transportowy dla wojska, kiedy żołnierze przemieszczają się na przykład na misję.